Witamy Państwa na kolejnym zadaniu domowym. Oczywiście taki temat filmu jest kontrowersyjny. I w ogóle kwestia tej kwestii, omówienie zawsze będzie kontrowersyjne. Ale jak zauważyliście w wielu filmach dawno temu, to mówiłem, że prawda ma wartość bezwzględną i nie ma znaczenia, czy się komuś ona podoba, czy też nie. I ona nie wymaga i nie podlega demokracji. Dlatego, słuchajcie, trzeba sobie odpowiedzieć, skąd się wzięły rasy. Bo jest to związane, to jest temat związany z niebocentryzmem, z epoką lodowcową, z ukryciami hiperborejczyków. I mamy taki właśnie film. Co prawda ten autor kanału, autor filmu, on tam wyznaje jakieś tam obce cywilizacje i takie różne brednie, ale nic nie szkodzi. Patrzymy na to między palcami, my jako niebocentrycy, to będziemy widzieć, którą sprawę potraktować poważnie, a którą nie. My już jesteśmy na tyle wyczuleni i wyćwiczeni, że jesteśmy w stanie odróżnić białe od czarnego. I dlatego, skąd się wzięły rasy? No to musimy skąd, widzicie, gdzie była ta rasa podstawowa, z której wszystko się zaczęło, a więc rasa podstawowa, to byli biali. To byli hiperborejczycy, oni byli biali, jak najbardziej. No i teraz ten film, co nam tutaj ciekawego pokazuje, który zalinkujemy. Co nam ciekawego pokazuje? Ono pokazuje to, że biali występowali na całym obliczu Ziemi, w różnych zakątkach Ziemi. Biali występowali, znaczy i do dzisiaj występują, na przykład w Ameryce Południowej są tak zwani biali Indianie. No, jak to możliwe? W Ameryce Południowej są białe Indianie. Biali Hindusi, biali Cejlonczycy. I okazuje się, że ci biali to nie byli tylko w Europie, w Euroazji i tak dalej. To byli na wszystkich kontynentach. A więc dlaczego w ogóle powstała kwestia białych ludzi? Ponieważ według niektórych, i to jakiegoś, to musi być jakieś grono naukowców z tego, co tutaj wynika z tego filmu, oni twierdzą, że białych w ogóle powinno nie być. Oni nie powinni w ogóle istnieć. Takie rzeczy. Wszystko dowiecie się z tego filmu. Film jest dość ciekawy, ale popatrzycie na to na zasadzie segregacji białego od czarnego. Ale on jest tak bardzo ciekawy, bo nam pokazuje, co było po epoce lodowcowej, ponieważ nagle pojawili się biali w różnych zakątkach Ziemi. W różnych zakątkach Ziemi się pojawili, no i tak samo właśnie i oni, mało tego, oni funkcjonują do dzisiaj. Chyba pamiętacie, jak mówiłem o Beacie Andreas, ona penetrowała interior Ceylonu i ona nagle się natyka na wioski białych. Takich samych jak my. Takich samych podobnych. Tylko już mówią innym językiem. Nie mówią po polsku, ale oni byli biali. Ona ich widziała, ona była zszokowana wtedy. A więc to jest kolejne dowody, że nie można było do końca po prostu zlikwidować tych białych nawet do dzisiejszych czasów. Nawet nie można było tego zrobić, ponieważ oni istnieją do dzisiaj, biali, i to w takich miejscach, gdzie ich nie powinno być. Ale teraz podstawowe pytanie. Jak powstały te rasy? Otóż według mojej oceny, ja już to mówiłem wcześniej, jak nastąpił proces hybrydyzacji właśnie tych białych. Oczywiście demony się materializowały, przybierały
ludzką postać, ale już miały inne DNA. Mogli wyglądać jak biali, nie musieli wyglądać jak kolorowi, tylko wyglądali jak biali, żeby nie można było ich odróżnić od czegoś innego. Coś, co może być inne, a więc z czymś, co się nie powinno łączyć. A więc oni się materializowali, wyglądali jak biali, ale mieli już takie DNA, gdzie dzieci już były kolorowe. I tak powstały rasy. W ten sposób powstały rasy. Tutaj w tym filmie zwrócicie nawet uwagę, że nawet w Polinezji byli biali. No, gdzie Polinezja, słuchajcie, biali też. A więc to tylko świadczy o tym, że te ukrycia hiperborejczyków, te podziemne, one były rozsiane po wszystkich kontynentach. O właśnie, to tak chciałem właśnie to powiedzieć, bo taki wniosek można wyciągnąć z tego filmu. A więc tutaj mamy tą kwestię, jakby odpowiedź jest. No i teraz mamy jakby drugi tutaj aspekt. Mamy drugi film. Zobaczycie na tym filmie, to jest film z terytorium Tajlandii. To jest film, gdzie widzimy skamieniałe wieloryby. No oczywiście od razu powstaje pytanie, nawet ktoś nam tak dość nawet zwrócił uwagę, no co gdzieś tam, jak to gdzieś tak w Tajlandii, gdzieś między drzewami i tak dalej, tak potężne wieloryby, skamieniałe wieloryby. No i od razu powstaje też to pytanie, skąd one się tam wzięły, dlaczego one są, znaczy to, że one są bardzo, bardzo duże, bo one tam gdzieś mniej więcej, według mojej oceny, to gdzieś w granicach 200-300 metrów nawet były długości, a więc one były dzisiejsze. Płetwal błękitny, największy z wielorybów, to osiąga 30 parę metrów, a tam było 200 kilkadziesiąt metrów. No i oczywiście wiadomo, to już był kamień, a więc nie ta waga, gdyby było to białko wieloryba, a więc to była też odpowiednia waga. Powiedzmy to może, można powiedzieć, że to jest 10 razy, 20 razy cięższy od dzisiejszego wieloryba. Ale jaki tu mamy wniosek? Wniosek mamy przede wszystkim taki, że musiały być morza. Czyli w Złotej Erze były morza. Musiały być na tyle głębokie, żeby taki ssak, ponieważ wieloryby to należą do ssaków, taki ssak mógł funkcjonować, to on po prostu musi mieć dość duży akwen, nie? A więc według mojej oceny to musiało być morze wielkości Morza Śródziemnego. O, coś w tym stylu. No taki Bałtyk, tylko może trochę głębszy. Albo kto wie, mogły, ponieważ wieloryby pływają po powierzchni, no to po prostu jakieś tam duże powierzchnie musiały być odpowiednie, żeby one mogły funkcjonować. No i oczywiście każdy myśli, że no tak, płetwale, dzisiejsze wieloryby żywią się planktonem, a więc też musiało być może z jakimś planktonem. Wcale nie musiało być z żadnym planktonem. Wszyscy żywili się energią, łącznie z ludźmi. Takie zwierzęta, takiej masy, one się żywiły energią. Nie musieli mieć planktonu, żeby żyć tak, jak dzisiaj to wygląda. Wszystko się zmieniło po epoce lodowcowej. A więc taki gigant mógł pływać w odpowiednio dużym akwenie. No powiedzmy Bałtyk, powiedzmy jakieś tam głębsze morze północne, norweskie, Morze Śródziemne, coś w tym stylu. Mógł sobie pływać. Tam, no jak, ponieważ wieloryb pływa po powierzchni, to on nie potrzebuje jakichś głębokich akwenów. No ale o co tutaj głównie chodzi? Co chcemy tutaj Państwu powiedzieć? Ten film też zalinkujemy. Otóż one są skamieniałe. A więc co się stało? Ponieważ wieloryb pływa po powierzchni, jak przywalił, wyłączył się pałac, nastąpiło minus 170 parę stopni, to ta część po powierzchni tych mórz zamarzły do jakiejś tam głębokości. No i później przez różne rzeczy, których nie znamy, może jakieś górotwórcze sprawy, były jakieś inne rzeczy, lądy się jakoś tam mogły przemieszczać. Te zamrożone wieloryby z czasem skamieniały, no i znajdują się dzisiaj na pagórkach dżungli
Tajlandii, o w ten sposób. Także to by było na tyle. I dziękuję Państwu za uwagę i do następnego razu. Do usłyszenia. Do usłyszenia.